17, Dudki na ugrę pojedynczej grają na prawo z trzech, Norwora Gryćko na lewo z Polski, Katarzyna Kam. W 2013 roku, drodzy Państwo, turniej Bella Cup w Toruniu wygrała Paula Kania, zwyciężając w finale z Katarzyną Peter. I od tamtej pory żadnej Polce nie udało się powtórzyć tego sukcesu i wygrać turnieju rozgrywanego w Toruniu. Dość powiedzieć, bo tak naprawdę żadna z Polek nie awansowała do finału od tamtej pory i czekamy na tę polską finalistkę od tylu lat. I dziś mamy nadzieję, że to się stanie, drodzy Państwo, bo Katarzyna Kawa w półfinale Bella Cup 2018 już za moment zmierzy się z turniejową jedynką Barborą Krejcikową. No i to Polka stanie przed szansą awansu do wielkiego finału. Jedną już finalistkę poznaliśmy kilkanaście minut temu. Zakończył się pojedynek, w którym Rebeka Saramkowa, Słowaczka, pokonała Rosjankę Ksenię Laskutową. Ona już jest w finale i teraz czeka na swoją rywalkę. Trzymamy kciuki za Katarzynę Kawę jako Polacy, trzymamy kciuki za reprezentantkę biało-czerwonych, ale trzeba sobie powiedzieć, że wyzwanie stojące przed Katarzyną Kawą z najwyższej półki, bo to turniejowa jedynka, niezwykle doświadczona Barbora Krejcikowa, która pamiętamy w 2014 w Toruniu wygrywała. Barbora Krejcikowa, która Czeszka, która specjalizuje się także w tej grze deblowej, to w niej osiągała te największe sukcesy, a tym największym to chyba zwycięstwo we French Open w grze podwójnej kobiet nie tak dawno, bo French Open 2018. Także jeżeli chodzi o tę juniorską grę podwójną, wygrywała French Open, Wimbledon i US Open, a więc rzeczywiście ta gra podwójna to jest specjalizacja jakaś, w której bardzo dobrze idzie Krejcikowej, ale w Toruniu postawiła wszystko na singla, no i jak na razie jest na dobrej drodze, aby się okazało, że to była dobra decyzja, bo jest już w półfinale z ogromnym apetytem na powtórzenie sukcesu z 2014 roku. Jak widzimy, tylko jedna przeciwniczka sprawiła większy problem Krejcikowej do tej pory. Pozostałe mecze wygrywane bardzo gładko. Także no zobaczymy dzisiaj. Trudne zadanie przed Polką. Warto dodać, że Katarzyna Kawa w drodze do półfinału w polskim ćwierćfinale pokonała wczoraj Maję Chwalińską. I warto także powiedzieć, że obie zawodniczki razem dziś zagrają w finale debla. To też pokazuje, że ta rywalizacja na korcie to jest jedno, ale już o tym zawodniczki zapominają, że to Kawa była lepsza od Chwalińskiej, a dziś razem powalczą wspólnie o ten sukces w grze deblowej. No ale popatrzmy, 15-0 prowadzi Kawa. Jedno, drodzy Państwo, się nie zmienia. Cały czas bardzo mocno wieje. Tak jak i w pierwszym meczu dawała się ta pogoda we znaki obu zawodniczkom, o czym mówiła zwyciężczyni tamtego meczu Rebeka Saramkowa w rozmowie z naszym reporterem, teraz także bardzo mocno wieje. No chyba dobrze, że ten serwis był autowy, ponieważ return, doskonały return, wylądował w linii. Wiem otwarcia, bardzo ważny dla Katarzyny Kawy, ona serwuje. Jeżeli gdyby przegrała ten game, to przy następnym game będzie bronić serwisu przeciwniczki. Świetna akcja, pójście do siatki, ładny wykańczający volley, wyrzucający serwis, bardzo dobry, rotowany, atak na backhand i kończący volley. Książkowa akcja, świetna. I 30-15 dla Polki. No i widzimy już przy wyrzucie piłki, jakie problemy mają zawodniczki w drugim półfinale. Podwójny błąd serwisowy. Po 30. Na 11 miejscu w rankingu światowym Czeszka Krejcikowa, jeżeli chodzi o grę podwójną, a z numerem 200 przystępowała do tegorocznej edycji Bella Cup, jeżeli chodzi oczywiście o grę pojedynczą. Świetna akcja, widzimy duży, potężny zamach do forehandu, wcześniej rozpoczynany, żeby zdążyć. Trzy precyzyjne uderzenia, świetnie, wolę, jeżeli ona jest taką dobrą deblistką.
to prawdopodobnie do tej siatki będzie chodzić troszkę częściej niż pozostałe zawodniczki. Tutaj widzimy już pierwszy świetny, precyzyjny drive volley, wcale niełatwy z pozycji cofającej. No i już mamy pierwszy breakpoint dla pierwszej rozstawionej. No niestety niedobrze rozpoczyna się ten mecz dla naszej reprezentantki. Ona przegrywa swój serwis zaraz na początku. Myślę, że nie chciała serwować. W takich warunkach to nikt nie chce serwować. Ona prawdopodobnie przegrała losowanie i to przeciwniczka wybrała odbiór. No zobaczymy, jak pójdzie przy serwisie krajcikowej. Miałem okazję widzieć też na własne oczy pojedynek w pierwszej rundzie turnieju głównego z udziałem Katarzyny Kawy, w którym Kawa była naprawdę bardzo blisko tego, aby pożegnać się z turniejem, rywalizując z Włoszką Cristianą Ferrando. Wtedy po przegranej w pierwszym secie 3-6 i po bardzo emocjonującej walce w drugim secie wygranym w tiebreaku, wygrała także seta numer 3 i przeszła dalej. Tam pokonała Maję Chwalińską 6-4-6. Przegrywając pierwszego seta 2-6, a potem 6-3, 6-3. A więc w obu tych meczach pokazała, że potrafił wyjść z opresji. To też być może jest ważne w kontekście tego pojedynku, a o tym, że Krajcikowa do tej pory raczej łatwo odprawia swoje rywalki, to już wspominaliśmy. No, widzimy tutaj, co się dzieje po wyrzucie piłki po raz kolejny. No bo ten wiatr chyba nawet mocniej wieje niż podczas tego pierwszego pojedynku. Chyba widzimy tak. To też po swoim stanowisku, gdzie tak. Też trudno opanować te wszystkie rzeczy, aby pozostały, drodzy Państwo, na własnym miejscu. Żeby nasze biurko komentatorskie nie spadło na kort tylko. Bardzo ładnie forehandem gra. O, świetny skrót, tu wiatr chyba troszeczkę pomógł, zatrzymał tą piłkę. Paliłem forehand czeszki, a tu taki doskonały skrót zaskoczenia. 22 lata, Barbora Krajcikowa, 25 lat, Katarzyny Kawy. Siatkę Polka, no i mamy 15-15. Jak na razie ładną, długą piłką gra Czeszka. Nie daje się zbliżyć do pola serwisowego naszej reprezentantce. Widzieliśmy te dwa długie, precyzyjne slajsy, później forehand po całą linię końcową. Już początek pokazuje, że będzie to trudny mecz dla Katarzyny Kawy. Reklamuje ślad, nasza reprezentantka twierdzi, że piłka była autowa, sędzia przyznał jej rację i będziemy mieli drugi serwis. Widziałem już belle bardzo słoneczne i gorące, deszczowe także, ale ta w tym roku wietrzna to jest też jakiś wyjątek. Tak, to jest wyjątek. Wiele przypadków jest w tych wymianach, jak widzimy. No właśnie, to jest pytanie, na ile ta wieczna pogoda powoduje jakąś loteryjność tej rywalizacji? Zawsze się mówi, że wieczna pogoda sprzyja słabszym, działa negatywnie dla faworytów. No zobaczymy, oby tu
Oby tak było w tym przypadku, ponieważ faworytem jest z pierwsza rozstawiona Krajcikowa. No tak, 272 pozycje dzielą obie zawodniczki w światowym rankingu, ale to można o tym sobie porozmawiać przed rozpoczęciem meczu, bo często już na korcie to nie ma większego znaczenia. Nie ryzykują obie zawodniczki pierwszym serwisem, ale w tych warunkach to rzeczywiście wolą wprowadzić piłkę do gry. Świetnie rozgrywa ten punkt. Kawa. Oj. W złą godzinę to powiedziałeś. W złą godzinę. Natomiast poprzednie trzy uderzenia bardzo dobrze przygotowywała sobie akcję. Szkoda, że zepsuła tą najprostszą piłkę. Czasem tak bywa. Ale trzeba ją pochwalić za to, że właśnie w ten sposób akcję buduje. Widzieliśmy piękna piłka przy linii bocznej jednej, przy linii bocznej drugiej. Tutaj prosta piłka, szkoda, że popełniony błąd. Tak jak mówiliśmy, troszkę więcej ludzi na trybunach na meczu naszej reprezentantki. Oj, przypadek, pecha miała Polka. Prawdopodobnie skończy się to dla niej tym, o czym mówiliśmy. 0-2. Wydawało się, że wyjdzie jeszcze z tej opresji Polka, ale niestety zagranie w aut. Bardzo dobrze wyczuła kierunek minięcia. Natomiast czas reakcji był tak krótki, odległość między zawodniczkami niewielka, że nie dała sobie rady. Tu też widzimy doświadczenie Czeszki. Wiele zawodniczek tą piłkę odbitą wolejem ostatnią przez Polkę wzięłoby. Odbiłoby tą piłkę. Ona ma dobre wyczucie kortu, jest deblistką, tam wszystko dzieje się bardzo szybko i momentalnie cofnęła rakietę i wyczuła, że piłka zagrana przez Kawę poleci w aut. Też spokojny, bezpieczny serwis, bez ryzyka. Tak to będzie wyglądać. Prawdopodobnie, że to Kawa będzie ryzykować. Będzie próbowała wygrywać punkty przez piłki skończone. Krajcikowa jak na razie jest bardzo spokojna. Konsekwentnie gra swoją taktykę. Bezpieczny serwis na ciało przeciwnika. No, jak na razie to... Dużo błędów ze strony Kawy. Niezła obrona ze strony Czeszki. Ona dosyć mądrą piłką, długą się broni. Nie daje podejść Polce. Ten turniej pokazuje także, że Kawa potrafi długo się rozkręcać. Także na to też liczymy. Miejmy nadzieję. No to momentami ten piasek z kortu potrafi dotrzeć nawet na pierwsze piętro, na nasze stanowisko. No jak na razie nie najlepsza gra Polki. Dużo błędów prostych. Nie jest tu naciskana w żaden sposób przez rywalkę. Ona w zasadzie przebija dość długą, ale spokojną piłką. Natomiast Kawa unika wymian, ale popełnia póki co błędy. Oby się to zmieniło w najbliższych gemach. Bo jeśli nie, to będzie raczej szybki pierwszy set. Kawa. Tak, reklamuje out. I ma rację. 15-40. Jeszcze dwa breakpointy musi bronić. No, tu uderzyła agresywniej po krosie. Ona ładnie przyspiesza nad garstkiem. Ta piłka ma wysoki kozioł, dużą rotację. Jest trudna w odbiorze. Teraz trafiła po krosie Czeszka w okolice linii.
I może będziemy mogli za chwilę zaobserwować, jak ta piłka przyspieszyła naszej reprezentantce. O, w tej chwili, że ona spóźniła uderzenie i zupełnie wyrzuciła gdzieś 2-3 metry poza kąt. Był taki pomysł wczoraj organizatorów, aby dziś ten pierwszy mecz półfinałowy był właśnie meczem z udziałem Katarzyny Kawy, aby jeszcze zwiększyć ten czas odpoczynku Polki przed finałem gry deblowej, ale okazało się, że wczoraj Katarzyna Kawa swój pojedynek kończyła przed godziną 22 przy pomocy sztucznego oświetlenia, stąd też ta decyzja, aby chociaż mogła odpocząć w nocy i rano jeszcze troszeczkę tych godzin odpoczynku, żeby było więcej dla Katarzyny Kawy, bardzo intensywnie grającej i wczoraj, i dziś muszącej tutaj rozegrać dwa pojedynki, a więc niebagatelny wysiłek Katarzyny Kawy dziś tutaj na kortach, a może jeszcze jutro dojdzie ten mecz finałowy singla, na co wszyscy tutaj oczywiście liczą. Jak na razie ten mecz nie układa się po myśli Polki. Trzeba to przyznać. Pierwsze trzy gemy przegrane. No i Polka nie stawiała takiego oporu swojej rywalce, jaki oglądaliśmy często w jej wykonaniu w poprzednich pojedynkach. Ale były takie mecze naprawdę w tym turnieju, jak ten z Włoszką, kiedy wydawało się, że wszystko już jest stracone, jeżeli chodzi o Katarzynę Kawę, ale okazywało się, że Katarzyna Kawa potrafiła odpalić ten kolejny wyższy bieg i odwrócić losy rywalizacji. Kwiecikowa bardzo spokojna. Ciekawe jakby było, gdyby to byłby wynik 0-3. Na tą chwilę przy 3-0 może być spokojnie. Zresztą od początku widać, że ona nie okazuje tu specjalnie emocji. Ciężko się dziewczynom serwuje. No taka zła statystyka na pewno dla Krejcikowej jest taka, że tutaj w Toruniu w Bella Cup bardzo rzadko wygrywały turniejowe jedynki. Tych niespodzianek było bardzo wiele w tym turnieju. Bardzo ładnie operuje slajsem Krejcikowa. Dokładny jest ten slajs. Długa wymiana, ładna długa wymiana. Szkoda, że zakończona źle dla Polki. To ona popełnia błąd jako pierwsza. Próbuje przyspieszać, widzi, że po drugiej stronie jest mur. Piłka cały czas wraca i to wraca dość trudna. Długa piłka rotowana albo slajsowana i próbuje Kawa przyspieszać. Kolejny błąd. To też pokazuje, jak mądrze się Krejcikowa broni. Spójrzmy jeszcze raz na ten slajs. Jest to slajs niski, nisko lecący nad siatką, upadający w okolice linii serwisowej. Polka musi wejść bliżej, ugiąć mocno nogi i próbując taką piłkę przyspieszyć, jak w tej chwili, popełnia błąd. To świadczy o mądrej obronie przeciwniczki. Kobiety dość rzadko grają slajsem. Tu widzimy, Krejcikowa używa go często, ale też robi to bardzo dobrze. Co mnie dziwi na razie, tylko raz była przy siatce. Ona dysponująca świetnym wolejem, jest jedną z lepszych deblistek. Powinna ten wolej bardziej, moim zdaniem, wykorzystywać. Pewnie gdyby mecz odbywał się na szybszej nawierzchni, to ona miałaby możliwość częściej pójścia do siatki. Tu nawierzchnia jest dość wolna i ciężko jej wypracować sobie akcję pójścia do siatki.
No, kolejna świetna, można by powiedzieć, profesorska akcja Czeszki, kiedy trzeba bronić się długą, bardzo mądrą piłką, często operując tym dobrym slajsem, tak jak o, widać, jak piłka się blisko odbija. W momencie, gdy jest krótsza, piłka przyspiesza, idzie do siatki, wymusza błąd na przeciwniczce. Na razie tu Czeszka pokazuje dużo więcej. Zaryzykuję stwierdzenie, że jak na razie oglądamy taki wyższy poziom tenisa niż w tym pierwszym pojedynku. Tak, bardzo fajne, długie wymiany. Tak. Katarzyna Kawa do tej pory 3 razy wygrywała turnieje o takiej puli 25 tysięcy dolarów. Ostatnio na początku czerwca w portugalskiej miejscowości Obidosz. Po raz pierwszy w 2012 roku. No, 40-15 na 4-0. Chyba, że widziała poprzedni półfinał Polka i też zamierza ze stanu 0-4 wyciągnąć, pokazać, że Polka też potrafi. No, jeżeli chodzi o Krejcikową, to ja też nie byłbym takim optymistą, że tutaj można byłoby taką sytuację wyciągnąć, jak to się mówi. No, ale jeszcze do tego nie doszło. No, ale niestety teraz to stało się faktem. Jak na razie słaba gra Polki. Troszkę dobra gra Czeszki i słaba gra Polki. Ciekawe, jakby Czeszka grała będąc pod większą presją. Tu jest masa niewymuszonych błędów. Ona w zasadzie nie musi atakować, nie musi robić tego, o czym mówiliśmy, o tym, żeby wykorzystać swój wolej, swój atut, chodzić do siatki, ponieważ trzymając piłkę w korcie, to jej wystarczy do tego, żeby wysoko prowadzić. Trybuny nam się wypełniają. W tym przypadku naprawdę myślę, że to, że Kawa do tej pory rozegrała tak wiele pojedynków podczas tegorocznej edycji, może mieć znaczenie, bo to i rywalizacja deblowa, i ten emocjonujący mecz z Włoszką w pierwszej rundzie. Naprawdę tego grania Kawa miała bardzo dużo, a te deblowe pojedynki też były bardzo emocjonujące w wygraniu Polek. No i przede wszystkim długie. O, jedna z niewielu sytuacji, gdzie Czeszka zdecydowała się strzelić pierwszą piłkę po linii, zakończyć akcję w jednym uderzeniu i popełniła błąd. Rzadko się to zdarza, już tam widać, pokazuje, że chyba nie będzie tak więcej robić. Piłka blisko linii, troszkę szczęścia miała Polka. No, chyba najdłuższa akcja jak do tej pory w tym meczu. O, wygrana szczęśliwie przez Polkę. Rzadko się to do tej pory zdarzało, żeby te dłuższe wymiany to wygrywała właśnie Polka. 30-0 dla Polki, miejmy nadzieję, że jest to dobry prognostyk, że wygra tę gemę. Może troszkę też rozróżniła się Czeszka. Ten wynik 4-0, jak widzieliśmy to w poprzednim meczu, jest to taki wynik, który właśnie pozwala się mocno rozluźnić. Publiczność zagrzewa Polkę do walki. O, kolejny raz Polka zagrywa przy samej linii. Świetny wolej i świetny też, świetnie przeczytała też intencje Polki Czeszka. Tutaj troszeczkę zagrała taką przypadkową piłkę, zresztą nie mogła inaczej zagrać. I świetnie poszła w róg, w który Polka chciała zagrać i wykończyła to świetnym wolejem. Dobry backhand Polki. Szkoda, że zepsuła, natomiast backhand otworzył jej fajnie możliwość przyspieszenia, pójścia w przód. Tutaj jeszcze raz widzimy, o, jak dobry backhand zagrała. Szkoda, że nie wykorzystała tej akcji i nie trafiła tego forehanda. Thank you.
Szkoda. Prowadziła 30-0, teraz jest breakpoint. Pytana po tym meczu z Włoszką w pierwszej rundzie Katarzyna Kawa o te momenty trudne. Mówiła, że były bardzo trudne momenty, kiedy jedną nogą była poza turniejem, ale potrafiła wyjść z tej opresji. Teraz także trudna sytuacja, bardzo trudna Katarzyny Kawy. Chciała lekko wprowadzić serwis do gry. Pierwszy nie udało się, drugi prawdopodobnie jeszcze lżej spróbuje wprowadzić, ale przeciwniczka nie jest taka, żeby od razu atakować return, więc tutaj można w ten sposób czynić. Słaby lob Czeszki. Dobrze rozgrywała akcję, natomiast zagrała bardzo słabego loba. Gdyby ten lob wyszedł, to Polka nie zdążyłaby prawdopodobnie do niego. Skrót też nie był najlepszy, on się odbił w połowie pola serwisowego, to jest dosyć głęboko. No, wystawiła tutaj tę piłkę Polce. Katarzyna Kawa nie mogła tych punktów nie zdobyć. Robi to dla toruńskiej publiczności prawdopodobnie. No to mamy 40 do 40, równowaga i emocje. No, pierwszy taki chyba długi, zacięty gem na przewagi. No i myli się także Czeszka. Przewaga Katarzyny Kawy. No i myli się po raz kolejny Czeszka. Wreszcie zaczęło się troszkę mylić tym slice'em. Dwa razy z rzędu. No i mamy game dla Polki. Może to będzie dobry prognostyk. Wygrała Polka własny serwis. No i jest pierwszy game. I oby moment przełomowy tego pierwszego seta i całego pojedynku. W wykonaniu Katarzyny Kawy. Dziś w tym finale gry deblowej, który rozpocznie się no na pewno nie wcześniej niż o godzinie 15:00. Kawa i Chwalińska zmierzą się z reprezentantką Uzbekistanu Albiną Kabibuliną oraz Belgijką Helen Scholzen. Na ten mecz oczywiście także zapraszamy na antenie telewizji Toruń. Pytanie tylko, czy Kawa przystąpi do tego meczu jako finalistka gry singlowej, czy zakończy swoją przygodę z Bella Cup 2018 na półfinale. Na razie wygrała tego pierwszego gema i mamy nadzieję, że to będzie dobry prognostyk, że te straty rozpocznie teraz Polka odrabiać. No, drugi raz mamy taką sytuację, gdzie Czeszka zagrywa w okolicy pola serwisowego niskiego slajsa, a Polka wyrzuca tą piłkę. No, widzą to Państwo, że zbierają się także tutaj chmury nad kortem centralnym. Mamy nadzieję jednak, że zgodnie z prognozami wczorajszymi tutaj dziś deszcz nie spadnie.
Ładny forehand po krosie Czeszki. Niestety nie wybroniła się Polka. Spokojnie Czeszka rozgrywała tą wymianę spokojnie i ładnie w pewnym momencie przyspieszyła. O, tu cały czas spokojnie i tutaj ładne przyspieszenie nad garstkiem. Jak na razie widać, dlaczego jest pierwszą rozstawioną zawodniczką turnieju. Rzeczywiście skutecznie, mądrze i skutecznie gra. Tym razem nie popisała się Czeszka wolejem. Kiepski wolej, naprawdę zagrany. Wysoki, w okolicy linii serwisowej. Ten wolej powinien być krótszy. Tak, powtórki. Tak. Ale to chyba nie będzie... No, ciężko powiedzieć. Sędzia przyjdzie, sprawdzi ten ślad. Chyba była linia. Piłka dobra, według sędziego. Dobrze, że... Nie wiem, czy możemy to raz jeszcze zobaczyć. Powtórkę tej ostatniej piłki. Od której tutaj trwają te... spory. Dobrze, że piłka na korcie ceglanym pozostawia ślad. Jest to dużo łatwiejsze do oceny. Linia moim zdaniem, ale sytuacja na pewno kontrowersyjna. Z doświadczenia wiem, że czeski sędzia nie miałby żadnej wątpliwości i byłby to duży aut. Dla Czeszki. Znowu takie piłki rotowane w pole serwisowe. O, świetnie Polka tym razem. Świetnie zagrała długi backhand po linii w sam rok portu. 30 do 30. Piękny serwis na zewnątrz kortu, otwarty cały kort. No, tu serwis zrobił całą robotę w tej akcji. Ładnie wyrzucający serwis i wystarczyło wykończyć akcję. Krajcikowa ma teraz szansę na wygranie piątego gema. Wtedy będzie już bardzo blisko wygranej w pierwszym secie. No, prosty błąd Czeszki. Troszkę widzimy, że obniżyła loty. Krejcikowa, pierwsza rozstawiona. To jest szansa dla Polki, tylko pytanie, czy będzie w stanie odrobić tak wysoką różnicę gemów. Zobaczmy raz jeszcze. Ja
Głęboka piłka troszkę zaskoczyła Polkę. Widzicie, ona musiała się w ostatniej chwili wycofywać. Tym bardziej, tak jak już mówiliśmy przy poprzednim meczu, w okolicach linii końcowej ten kort jest minimalnie nierówny. On jest mocno wydeptywany przez zawodniczki i tam, jak piłka się odbija, bardzo często zmienia minimalnie swój tor lotu. No i piąty gem dla Krejcikowej stał się faktem, drodzy Państwo. Nie oglądaliśmy tutaj podobnego scenariusza jak w poprzednim meczu, kiedy przy stanie 0-4 potrafiła tam odrabiać straty przeciwniczka, a tutaj mamy piąty gem dla Krejcikowej. No i teraz szansa na to, by tego pierwszego seta zakończyła na swoją korzyść turniejowa jedynka. Ale serwis Polki. Akurat jej zawiało mocniej przy podrzucie piłki do drugiego serwisu. Miała pecha tutaj Polka. O, teraz bardzo ładnie, mocny backhand po krosie wyrzucający. Też efekt słabego uderzenia Czeszki. Czeka też Polka na to, aby ten wiatr się odrobinę uspokoił. Minimalny aut. Zaznaczy pewnie ślad Czeszka, tak jest, ale dobra próba, bardzo dobra próba Kawy. Kilka centymetrów w bok. Pomysł był dobry. By w polu. Niewiele brakowało. Znowu był lekki return, trzeba takie returny wykorzystywać. Akurat się tym razem nie udało. Leciutki serwis autowy. Out. Po 30. Musi się napocić Czeszka, aby wygrać ten swój serwis i tego pierwszego seta, bo walczy Polka. O, znowu ładne przyspieszenie. No może teraz trafi drive'a. Trafiła drive'a oczywiście, wymusiła błąd. Na Czeszce bardzo dobra akcja. Jeszcze raz, dobra akcja Polki. No i mamy przewagę na 5-2. Bardzo dobrze. Troszkę skuteczniejsze są teraz ataki Kawy. Ona próbowała to robić już wcześniej, niestety ze słabym skutkiem, bo popełniała błędy. Tym razem więcej piłek trafia w kort. Przełamanie pierwsze Katarzyny Kawy, tak. Aby to było naprawdę dobry prognostyk przed kolejnymi. Nie, ona chyba wygrała w tej chwili swój serwis. Mi się wydaje, teraz będzie serwować na seta Krejcikowa. Tak, oczywiście. Bardzo dobra akcja. No i gdyby teraz? Takich więcej. No mówiliśmy o tym, że Polka ma doświadczenie, jeżeli chodzi o te porażki w pierwszych setach, a potem odrabianie strat. Być może dziś tu Polka powalczy o to, aby wcale tego pierwszego seta, drodzy Państwo, nie przegrywać, aby tutaj jeszcze nawiązać walkę i odrobić te straty. 40 niespełna minuty grają do tej pory zawodniczki w tym pierwszym secie. Katarzyna Kawa też nie pierwszy raz na Bella Cup, nie grała do tej pory
w finale, czemu by po raz pierwszy do tego finału nie awansować. Udało się zaserwować, ale widać było, jak cofnęła się w trakcie serwisu Czeszka, żeby uratować ten serwis. No i znowu pięknie, agresywnie i skutecznie Polka. Prawdopodobnie tego seta to ona już nie odrobi, ale to świadczy tylko o tym, że w drugim secie może być już zupełnie inaczej. Jakby potrzebowała kilku gemów Polka, aby tutaj się rozkręcić, grać własny tenis, gdzieś pożegnać te nerwy związane z półfinałem. Dobry serwis otworzył tu również kort Czeszce. Wykorzystała to bezbłędnie. Po 15. Szkoda, nie była trudna piłka, ale po raz kolejny zmiana rytmu gry slajsem Czeszce się opłaciła. Ona nawet niezbyt trudną piłkę zagrywa slajsem, jest to zmiana rotacji, coś czego Kawa w ogóle nie stosuje. Ona tutaj slajsem chyba nie zagrała ani razu, może z raz, a Czeszce przynosi to dużo punktów. No i mamy dwie piłki setowe dla pierwszej rozstawionej. Jest set. 6 do 2. Niestety zasłużone zwycięstwo w pierwszym secie. Ono grało troszeczkę równiej i skuteczniej. Taki promyczek nadziei to te ostatnie momenty. Tak, ostatnie gemy dały dla Polki promyczek nadziei. Ona wygrała dużo punktów w ładnym stylu. Troszkę się rozluźniła. Miejmy nadzieję. I ona będzie zaczynać serwować w drugim secie. Jeżeli chodzi o grę pojedynczą, Krejcikowa raz grała w finale turnieju z cyklu WTA w Norymberdze w 2017 roku. Wtedy przegrała w finale z Holenderką Kiki Bertens 2-6, 1-6. Natomiast chyba największym sukcesem, cały czas trzymając się tej gry pojedynczej, pamiętając, że wielkie sukcesy Krejcikowa święci także w deblu, jest ten zwycięski turniej z pulą nagród o wysokości 50 tysięcy dolarów z 2015 roku, z Ołomuńca. No i szczęśliwy był też dla niej ten 2014 rok, bo wtedy to nie tylko wygrana w Bella Cup, ale także wygrana w Stambule, w turnieju także o puli nagród w wysokości 25 tysięcy dolarów. Pokazała swój dobry tenis Krejcikowa w tym pierwszym secie. Wierzymy, że ta końcówka dobra w wykonaniu Katarzyny Kawy to jest dobry prognostyk przed tym drugim setem. Tak jak mówiliśmy, do tej pory Kawa w tym turnieju dwukrotnie te pierwsze sety przegrywała, by potem odrabiać się straty, odwracać losy meczu i cieszyć się na koniec ze zwycięstwa. Tak było na przykład wczoraj w starciu z Mają Chwalińską. Mówiłem o tym, że Katarzyna Kawa trzykrotnie zwyciężała w takich turniejach o puli nagród 25 tysięcy dolarów. Co ciekawe, na każdym z nich rywalizowała na innej nawierzchni. Była to trawa, nawierzchnia ceglana, także dywanowa ostatnio.
na początku czerwca. Dobra forma ostatnio Katarzyny Kawy. No i mam nadzieję, że wywiezie dobre wspomnienia z Torunia. Mała kosmetyka kortu. Tak jest. Nasypało się mocno. Pamiętamy ten pierwszy dzisiejszy mecz, kiedy zawodniczki często przecierały te swoje oczy. Miały problemy z tym pyłem, który gdzieś tam trafiał do oczu obu zawodniczek. To też utrudniało grę, nie tylko sam ten wiatr, który powoduje, że gdzieś ta piłka często potrafi sprawić trudność większą niż zazwyczaj. No, przy okazji poprzedniej edycji Bella Cup tutaj została wymieniona ta nawierzchnia, jeżeli chodzi o ten kort w Toruniu. Mówi się o tym i gdzieś też te opady deszczu na początku tegorocznej edycji miały być tego potwierdzeniem, że ten kort lepiej teraz radzi sobie z opadami deszczu, że szybciej jest gotowy, że więcej potrafi tej wilgoci przyjąć. Jak najbardziej mogę to potwierdzić, grając tu prawie co dzień. Tak, teraz wzorowo ten kort pije wodę. Po każdej ulewie w zasadzie 2-3 godziny kort nadaje się do gry. Przed renowacją było to często cały dzień. Troszeczkę ta nawierzchnia była wtedy źle wykonana. Kort w ogóle nie chciał pić wilgoci. Po rannej ulewie często zdarzało się, że do wieczora kort był włączony. Teraz zarówno kort centralny, jak i 4 pierwsze korty turniejowe, na których rozgrywana jest Bella, są po renowacji. Jest to zupełnie inna sytuacja w tej chwili. Drugi set przed nami. Tak, mamy nadzieję, nie ostatni. Tak jest, zaczyna serwować Polka. Czeszka, dlaczego nie wznawiają gry? Czeszka siedzi w rogu tam na krześle sędziego liniowego. Polka, na co? Ciekawe, na co dziewczyny czekają w tej chwili. Nie ma cały czas operatora kamery telewizji, to bym tam na dole. Myślę, że to może być to. Prawdopodobnie o to chodzi. O, właśnie, idzie. Tak jest. Czekają na zielone światło z naszej strony. Tak jest. Czyli teraz możemy wznawiać grę. Zgodzi się, że to jest lepszy mecz, jeżeli chodzi o ten poziom od tego pierwszego? Tak. Jest mniej prostych błędów, na pewno ciekawie się na to patrzy. Prawdopodobnie chodzi tutaj o to, że według jednej z zawodniczek, chyba Polki, tak, kort został za mocno polany, dlatego one siedzą. Może Czeszki, no bo Polka poszła i sprawdziła w tym miejscu, gdzie polane było najbardziej. Czy kort nadaje się do gry? On absolutnie się nadaje do gry, to wystarczy spojrzeć. Został polany bardzo delikatnie. Tu jedynie chyba próba odwrócenia losu meczu była. Tak czy siak możemy już wracać do gry, drodzy Państwo. Serwis Katarzyny Kawy. Prosty błąd. Ona troszeczkę ma problem z pierwszym serwisem Kawa. Nie wiadomo, czy jest to spowodowane tym wiatrem i ona nie chce ryzykować. Wrzuca bezpieczny serwis. Czy po prostu ona zawsze tak serwuje? Przydałby się mocniejszy serwis, który by zaskakiwał rywalkę. To jest, jak widzimy, wprowadzenie piłki do gry. Czeszka zdenerwowana, że tak prostego serwisu nie wykorzystała. Aż 17 Polek przystąpiło do eliminacji tegorocznej Bella Cup. Nie udało się żadnej awansować do turnieju głównego. Stąd tu wielkie nadzieje pokładano i w Katarzynie Kawie, i w Maji Chwalińskiej, która wczoraj została pokonana przez Katarzynę Kawę. No i teraz. Podwójny błąd serwisowy. Niestety, jak na razie ten pierwszy gem drugiego seta obfituje w błędy, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony.
No, słaby jest ten pierwszy gem. I dla Polki, i dla Czeszki, chociaż dla Czeszki na troszkę lepszy, bo ona doczekała się trzech błędów ze strony Polki, a Polka tylko jednego ze strony Czeszki, no ale ten pierwszy gem jest słaby. Jeżeli zacznie się od przełamania, to znowu będzie bardzo trudny początek dla Polki. Ładny, głęboki return. Wyraźny out po zagraniu Czeszki. Jeszcze jeden break point, który musi obronić Kawa. Dobry return. W zasadzie dziwi się, że ona tak rzadko wykorzystuje słaby serwis, o czym mówiliśmy Kawy. Ten serwis w niczym nie zaskakuje przeciwniczki. Ona powinna Czeszka częściej w ten sposób wchodzić w drugi serwis. Akurat zrobiła to przy piłce gemowej. I to była bardzo łatwy punkt. Spójrzmy jeszcze raz. To jest lekki serwis na forehand przeciwnika. Niestety po takim serwisie można było spodziewać się takiej reakcji. No i już 1-0 prowadzi pierwsza rozstawiona w tym turnieju. Już zdecydowanie lepsza frekwencja na trybunach, mimo tego, że ta pogoda może mało wakacyjna. Koniec października, w pogodzie to dzisiaj mamy zimno i wiecznie. Oj, szkoda. Szkoda. Nie było to najlepsze minięcie ze strony Czeszki. Myśleliśmy, że Polka to wykorzysta bez problemu. Natomiast popełnia prosty błąd. Prowadzi Krejcikowa. Jak na razie nie utrzymuje formy z końcówki pierwszego seta Polka. Masa błędów niewymuszonych. No, teraz próbowała przyspieszyć rywalka. Ona zepsuła. Na razie w tym secie mamy dużo błędów, mało piłek wygranych, tylko raczej zawodniczki czekają na błąd przeciwnika. Ma wątpliwości, Krejcikowa, czy piłka faktycznie była w aucie. Kawa zaznacza ślad. Co sędzia? Sędzia uznał piłkę za dobrą. Czyli powtarzamy punkt. Pierwszy serwis Czeszki.
Dobrze, Polka trzyma długą piłką na backendzie czeszkę. O, już nie dała rady czeszka. Akcja. No, to był gra bardzo dobrze. Pierwsze trzy uderzenia wyrzuciły mocno z kortu daleko czeszkę, po czym mądrze zagrała Polka skrót. No, najlepsze zdecydowanie akcje ze strony Polki w tym drugim secie. Tu widzimy, jak długie, ładne piłki zagrywa Polka. Nie widzimy nawet na ekranie czeszki, która jest daleko za kortem, i świetny skrót. Bardzo dobrze. No i mamy po 30. Ważny gem dla Polki. Jeśli ona go wygra, będzie po 1. Zupełnie inaczej będzie wyglądał ten drugi set niż znowu od stanu 0-2. Out. Dobrze chciała zagrać. Tu trzeba Polkę pochwalić. Ona mądrze chciała zagrać to, czego do tej pory nie robiła, czyli użyła slajsa. Ona nie używała w ogóle to, o czym mówiliśmy, slajsa. Teraz chciała użyć slajsa, zmienić trochę rytm gry. Piłka poza tym po slajsie ona troszeczkę inaczej się odbija. Jest trudna w odbiorze dla przeciwnika. Tu z rotacją boczną ten slajs miał być. Także tu trzeba Polkę akurat za to pochwalić. Nie wyszło jej, ale próbuje coś zmienić i tak powinna robić. Teraz troszkę bezpieczniej gra Kawa, trzyma piłkę w korcie. Pomyliła się czeszka. Wymusiła błąd na przeciwnika, może nie tyle wymusiła, co doczekała się błędu. I mamy równowagę. Dobra akcja ze strony czeszki. Spodziewałem się, szczerze mówiąc, że zagra skróta wzdłuż linii z tej ostatniej piłki. Ona zagrała długą, mocną piłkę. Bardzo dobrze. Tu dobrze. Ten forehand był kluczowy, mocno wyrzucający przeciwnika i świetny backhand. No, Polka szanuje piłkę, nie strzela. Czeka po raz kolejny, tak jak przy poprzedniej sytuacji. Tak naprawdę ciężko powiedzieć, co tu czeszka chciała zrobić, bo nie był to skrót, nie był to slice, to takie coś było, chyba zmieniła decyzję w ostatniej chwili, bo tak naprawdę zagrała wystawkę na forehand. Chciała coś tu zmienić. Nie wiem, co to miało być za uderzenie, ale dla Polki wyszło świetnie. Błąty czeszki, no i równowaga. Zacięty gem, ważny gem. Po 1 czy 0-2 w przypadku Polki, bardzo duża różnica.
No, teraz zupełnie nieudany backhand. Duży out, piłka wolna, ale długa. Czyli to, o czym mówiliśmy, ta stojąca piłka na backhand. Mówiliśmy to w poprzednim półfinale. Była trudną piłką, ona chciała taką skończyć wzdłuż linii. No i duży out. Przewaga na 2-0 Czeszki. Długo nie potrafi wygrać tego serwisu swojego Czeszka. Kawa znowu przy przewadze przeciwniczki, widać, szanuje piłkę bardziej. No i musiał, tutaj też wychodzi doświadczenie doblowe, ona ładnie zmienia rytm gry Czeszka. Tutaj widzieliśmy, zagrała forehand z rotacją wsteczną, po długiej wymianie zagrała inną rotacją. Piłka dość wolna, głęboko odbijająca się, o teraz zobaczymy. Zupełnie inna rotacja, piłka wolna i wymusza błąd na przeciwniczce. Zmiana rytmu gry. Bardzo dobrze ona to wykorzystuje. Polka tak dobrze tego nie robi. No i źle znowu zaczyna się ten drugi set dla Polki, bo 2-0 prowadzi Krajcikowa, drodzy Państwo. Słaby return. Połowy kortu. Troszkę lepiej już reaguje na te slajsy w półkortu Polka. Ona niżej się troszkę schodzi na nogach, mniej siły daje i nie zaskakują już ją te slajsy. No i mamy 30-0 dla Polki. Troszkę szczęścia, ale też dobry pomysł i dobry moment na zagranie tego skróta. 40-0, jest duża szansa na to, że będzie to łatwy, chyba najłatwiejszy gem serwisowy jak do tej pory Polki. Ona miała problem z wygraniem tych gemów. Tutaj to by nadal nie zdążył. Nie było okazji porozmawiać w tym tygodniu z Krajcikową. Było wiele tutaj emocjonujących pojedynków, wiele niespodzianek podczas tegorocznej edycji Bella Cup, a Czeszka po cichu robiła swoje i tym oto sposobem jest w tym półfinale. Na pewno z ogromnym apetytem na finał tegorocznej edycji. Jest faworytką na pewno, a ten pierwszy wygrany set tylko to potwierdza. Ale w drugim ma teraz szansę nawiązać walkę Polka. Jeszcze się nie udało wygrać tego swojego. 40-0. Powinna troszkę agresywniej zaserwować Polka. To był leciutki serwis. Czeszka z drugiej strony nie ma nic do stracenia. Ona ryzykuje, ale to też mówi się, że przy 40-0 powinno się bardziej ryzykować. No, tak jak tu robi, to Czeszka. Ona teraz bardziej ryzykuje, troszkę gra agresywniej. I dwa punkty odrobiła. Jeszcze jeden ostatni breakpoint został Polce. Out. Jest gem 2-1. Jest gem kontaktowy, bardzo ważny gem dla Polki. Nowymi piłkami po przerwie rozpocznie pierwsza rozstawiona.
Zobaczmy raz jeszcze. Dobrze, ważny gem wygrany przez Polkę, bo tutaj byłoby już na pewno bardzo trudno przy tym stanie 0-3. W tym pierwszym secie Polka przegrywała już 0-4, tam walczyła do końca ambitnie, ale już nie zdołała odwrócić losów tamtego pierwszego seta. Teraz tutaj liczyliśmy, że od początku będzie pokazywała dobry tenis. Dwa pierwsze gemy przegrane, teraz wygrana. Teraz przydałoby się jakieś przełamanie pewnie. No łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Zobaczymy po przerwie tej krótkiej, jak to będzie. Ostatnio była taka też okazja przy okazji rozmawiania o 24 edycji i przy okazji tych myśli o 25 porozmawiać o tych tenisistkach, które tutaj kiedyś w Toruniu miały okazję grać. Pamiętam Agnieszkę Radwańską, która przyjechała tuż po zwycięstwie w juniorskim Bledonie i przegrała tutaj bardzo szybko. Tak jest. Martę Domachowską pamiętamy. Oczywiście. Która też do nas przyjeżdżała na początku w takim wieku rozwojowym, że tak powiem, nastoletnim. Później jeszcze raz była na tym turnieju chyba. Nawet na tym obiekcie. Tak. Wtedy, kiedy pula nagród była 50 tysięcy dolarów, wydaje mi się, że ona wtedy przegrała w pierwszym rzędzie z taką czarnoskórą zawodniczką. Czyli dobrze ten game dla Polki się rozpoczyna. No, wszystko na to wskazuje, że drugi set będzie setem walki. Dużo większy niż pierwszym. Punkty dla Krejcikowej. Zobaczymy raz jeszcze. Dość dobry serwis na backend. Troszkę boczny wiatr chyba też zwiał piłkę z rakiety Polce. Stąd ten błąd. Podwójny błąd serwisowy. Rzadko się zdarza w wykonaniu Czeszki. I mamy dwa breakpointy dla Polki na to, żeby wyrównać stan tej rywalizacji na po dwa. I mamy. Mamy wyrównanie na po dwa. 0-2 na 2-2 i teraz serwis Polki. Czemu by tego nie wykorzystać? Czemu by nie objąć się prowadzenia tak grającą? Katarzynę Kawę chcemy oglądać. Też widzimy po grze troszkę nerwy ze strony Czeszki. Ona popełnia więcej błędów, ona się bardziej denerwuje. Dużo łatwiej gra się wysoko prowadząc niż na styku. Czeszka troszkę przyspieszyła grę. Świetnie, bardzo dobrze. 0-15. To jest też znowu efekt troszkę słabego
drugiego serwisu. Od tego się zaczęło, od tego Czeszka już zyskała przewagę w tej akcji, nie oddała jej do końca. Po 15, ładna, długa wymiana, wygrana przez Polkę. No, tym razem długa wymiana dla Czeszki, ale widać, że Kawa też dużo lepiej gra na początku tego seta. Przypomnijmy sobie początek pierwszego seta, kiedy ona bardzo dużo popełniała błędów. Akcje kończyły się po dwóch, trzech uderzeniach i już był błąd na ogół Polki. Tutaj tak nie jest. Tu dziewczyny przebijają po 10-12 uderzeń i dopiero któraś z nich psuje. No, za krótko troszeczkę zagrała Polka. Polka dała możliwość wejścia w przód Czeszce. Dwa break pointy dla rozstawionej z jedynką. No i w auto Polka chociaż? Tam chyba nie było auto. Chyba ten, nawet Czeszka tak kręci głową, jakby niepotrzebnie ten auto został wywołany, bo to sędzia liniowy wywołał, sędzia główny nie wywoływał tego auto. Zaraz zobaczymy. Mamy powtórkę tej sytuacji boiskowej. Nie zgadza się Czeszka z decyzją głównego sędziego tego pojedynku. Aha, czyli według sędziego jest powtórka punktu, bo piłka jednak była dobra, a sędzia jej nie wywołał out. No niestety, w takiej sytuacji nie ma co dyskutować. Ona i tak nie straciła punktu, tylko punkt się powtarza. No, Polka honorowo się zachowała. 3-2, szkoda, łatwo oddała swój serwis. Chociaż to akurat w przypadku Katarzyny Kawy ten serwis ma niewielkie znaczenie. Ona wprowadza go tylko do gry. No, mówiła już Katarzyna Kawa o tym serwisie w trakcie tegorocznej edycji Bella Cup. 3-2, prowadzi Krejcikowa. Ponownie wraca na prowadzenie i będzie miała swój serwis Czeszka. Na pewno to już nie jest tak jednostronny pojedynek jak w pierwszym secie, a przynajmniej w pierwszej części tego pierwszego seta, bo ta końcówka przecież była już dużo bardziej obiecująca w wykonaniu Polki. Teraz też lepiej gra Polka. Z nadziejami. Zacięty pojedynek. Wszystko tutaj się to jeszcze może zdarzyć. To jest publiczność z nadziejami. Maja Chwalińska na Państwa ekranach, która ogląda pojedynek swojej wczorajszej rywalki, ale także deblowej partnerki, z którą dziś się stanie do boju o zwycięstwo Bella Cup 2018. Wielka nadzieja polskiego tenisa, takie oczko w głowie też organizatorów, zapraszana na te konferencje prasowe przed Bella Cup 2018, także rok temu tutaj przecież była... Objawieniem. Tak, bodajże ćwierćfinał. Jeżeli pamiętam. Chyba ćwierćfinał. Chyba ćwierćfinał. Albo w drugiej rundzie. Nie, chyba ćwierćfinał był. I tutaj... Wydaje się, że przegrała w ćwierćfinale. Tak. Po walce przegrała. A
A to bardzo młoda zawodniczka, bodajże tak. Jeszcze 17-letnia, a tak. Więc wszystko co najlepsze dopiero przed nią. Jeszcze wiele przed nią. Ale dziś już może dopisać na swoje konto deblowe zwycięstwo. Będziemy się tym pojedynkiem emocjonować. No, ale najpierw tutaj jeszcze Katarzyna Kawa ma robotę do wykonania. Wierzymy, że z dobrym skutkiem. Dobrze zaczęła od głębokiego, dobrego returnu i później nie oddała tego prowadzenia w tej akcji. Cały czas to ona dyktowała warunki, tak jest, to widzimy pójście do siatki i wymusiła błąd. Bardzo często zdarza się tak, że zawodniczka idąca do siatki wymusza już samym faktem pójścia do siatki błąd na przeciwniczce. Przeciwniczka wie, że musi zagrać jakąś bardzo dobrą piłkę, żeby minąć przeciwniczkę przy siatce i w ten sposób jest punkt, tak jak mieliśmy to właśnie tutaj w tym przypadku. I już jest błąd. 30-0 dla Polki, 0-30. Czyli idzie wszystko na po 3. No, trzeba wywierać presję na Krejcikową. Potrafi też się mylić wtedy. Czeszka. Ale słaby wolej. Słaby wolej. Też piłka troszkę pewnie skisowała przy wietrze, ale wydawałoby się, że to jest tylko kwestia formalności, żeby wykończyć tą akcję, a tutaj prosty błąd. Ładnie przyspieszyła, bardzo dobrze i tutaj ten wolej zupełnie nie wyszedł. No i mamy 3 piłki gemowe dla Polki. No i aut czeskie, a więc na zwycięstwo kawy. Tak jest, przełamanie do zera. Przełamanie za przełamanie, drodzy Państwo. Wydawało się, że w opałach Polka, bo mogła przecież przegrywać się po tym serwisie czeszki 2-4, a mamy 3-3. I to też pokazuje tę lepszą grę kawy w tej drugiej odsłonie tego spotkania. No i serwis Polki, a coraz bliżej decydujących rozstrzygnięć w tym secie. Znowu od returnu się zaczęło. Słaby serwis, dobry return czeszki. To ona dyktowała warunki w tej wymianie. No ale ile niewymuszonych błędów popełnia w tym secie czeszka? Zupełnie nie było tego widać w pierwszym secie, kiedy to kawa zawsze ją wyprzedzała i to ona popełniała błąd. A tutaj jak jest troszkę lepiej grająca Polka, to i czeszka gra słabiej. Nie ma już takiej swobody, takiego luzu. Aut Katarzyna Kawa. No to przez moment widzieliśmy chyba trenera czeszki, o ile się nie mylę. On prowadzi tam jakieś zapiski. Myślę, że pisze błędy czeszki, jakie popełniła ona w tym meczu, statystyki. Na podstawie tych statystyk wtedy analizuje poszczególne spotkania. Ależ wymiana, tym razem wygrana przez Polkę. Po 3 i po 30. Bardzo wyrównany ten drugi set.
Szkoda, że pomyliła się Polka. Tak jest, ważny punkt to był. Przewaga Czeszki. Możemy raz jeszcze to sobie wszystko zobaczyć. No, prosty błąd, troszkę za szybko chciała chyba strzelać z dłuższej linii. 4-3 dla Krejcikowej. I to ona będzie po przerwie serwować. Kolejne przełamanie, trzecie z rzędu. Przy tym wietrze to chyba łatwiej dziewczynom rozgrywa się gemy, kiedy odbierają serwis, a nie serwują. No i jest to w sumie zrozumiałe. Widzą Państwo sztuczne oświetlenie tutaj kortu centralnego, które już w tym roku przydało się organizatorom, bo i na początku tego turnieju, kiedy te mecze były przekładane z powodu opadów deszczu, trzeba było grać długo, także wczoraj graliśmy do prawie godziny 22, więc bez tego nie mogłoby się obyć. Także są przygotowani, można by rzec, organizatorzy na wszystko, bo gdyby nawet tutaj ta pogoda była naprawdę fatalna przez dłuższy czas, to można przenieść tę grę do hali tutaj obok, a więc o to, że udałoby się dograć, można być spokojny. Kiedyś na pewno takich warunków nie było. Pamiętam sytuację, jak po zamontowaniu tego oświetlenia jeden z mieszkańców tu pobliskich wieżowców, bodajże z 9 piętra, przyszedł na kort i powiedział, że co wieczór ma jasno w pokoju, mu świecą światła przez balkon do pokoju, no ale to tylko do 22 są korty czynne, więc do 22 to tylko to oświetlenie może się palić. Poza tym w letnich miesiącach pali się tylko przez godzinę, półtorej, bo bardzo długo jest jasno, więc to chyba w wielkim stopniu powinno mu coś takiego przeszkadzać. Ale są tacy, którym przeszkadza absolutnie wszystko. Oczywiście. Serwis Czeszki. Często to mówimy, ale naprawdę to jest bardzo ważny teraz gem, no bo może sobie Czeszka tutaj już zrobić naprawdę autostradę do zwycięstwa w całym pojedynku. ...80 minut ponad grają już zawodniczki w tym meczu. Nie może zaserwować drugiego serwisu, niestety z ręki powinna serwować, jest to dozwolone przy takich warunkach. No teraz zerwał się naprawdę mocny wiatr. No, podziw dla niej, że ona to trafiła, forehandu już nie trafiła przez ten wiatr. Widzimy, co się dzieje, pustynna burza normalnie, po oczach wszystkim wieje wiatr, sędziowie przecierają sobie oczy. Też widzimy, jak piłka przy forehandzie skręciła na ciało Czeszki. Ona musiała uciekać od tej piłki i popełniła błąd. No, teraz jedna z ładniejszych akcji w wykonaniu Czeszki w tym meczu. Piękny wrzucający serwis, głęboki forehand i skrót po przekątnej. Naprawdę idealna akcja. Był dobrze zagrany skrót. W 1/3, 1/4 pola serwisowego się odbił. Wtedy ten skrót jest skuteczny. Chyba piłka odbiła się w linii przy serwisie, wydaje mi się. W siatkę Polka niestety.
nerwy Polki jak najbardziej uzasadnione, bo to wszystko jest na styku, jak ona wie, że jak przegra Taugema, to już będzie 3-5, bardzo trudna sytuacja. Tutaj też ładny backhand, trzeba pochwalić Czeszki, ona zagrała, przyspieszyła w pewnym momencie ten backhand, zagrała blisko linii bocznej, co przyniosło jej ważny punkt. No widać, że Polka w tej akcji przycisnęła ją, gra agresywnie, przycisnęła przeciwniczkę. Czy wystarczy siły i skuteczności, żeby wygrać tą akcję? No i tak, siatkę Czeszka. Po 30, drodzy Państwo. Ale tutaj trzeba pochwalić obie akurat pechowo. Kapitalny do Polki. Moment tak, tego meczu. Tak, piękna wymiana z obu stron, dziewczyny naprawdę. I niewiele brakowało, by Polka tak, to trafiła teraz. Uderzały z dużą siłą, naprawdę męcząca dla nich to była wymiana. Tutaj dobrze Czeszka odegrała, to bardzo mądrze, to też wychodzi troszkę ta gra na małe pole, to jest gra deblowa, taka szybka, z małych zamachów gra. Tu Czeszka bardzo dobrze to rozegrała. I to ona ma przewagę na... aby prowadzić 5-3. Szczęśliwy return Polki w okolice linii końcowej. Już się wydawało, że popełni błąd. Ale tym razem niestety out. Nie, Trzy punkty, piłka dobra. Ale Czeszka może być sama sobie winna, to ona zagrała. No tak, rozłożyła te ręce. Tak, zagrała, zaraz to zobaczymy. Bardzo lekką piłkę, tu jeszcze nie, ale za chwilę lekką piłkę w środek, wystawkę. O, w tej chwili w połowę kortu, aż się prosiło przyspieszyć i tak też zrobiła Polka, wykorzystała. Oczywiście pole, nie ma żadnej wątpliwości. Wściekła Czeszka była, ale mogła być wściekła tylko na siebie. Szkoda. Poprzedni punkt taki ładny, teraz prosty błąd od razu w wykonaniu Polki.
No i jest podwójny błąd. Przy trzeciej próbie wyrzutu. Pieczołowicie sobie przygotowywała ten serwis, trudno się dziwić, bo tutaj każda piłka jest na wagę złota. W tych walczyła warunkach z siłami natury. I przewaga Polki. No, znowu szczęśliwy return w okolicy końcowej. Świetny return, to on otworzył drogę. No i game dla Polki. Po mamy remis, 4 do 4. Gestykuluje Czeszka, zdenerwowana. Tutaj jeszcze zobaczymy, ten return otworzył. Zobaczmy, w linię końcową return, tak jest. I tutaj przyspieszenie z forehandu, świetne. No i serwis kawy. My mówiliśmy o tym, że to dziś ten serwis to może nie jest taki atut w tych warunkach także, ale może uda się to teraz sobie wykorzystać. Może tym razem wygra swój game serwisowy. Ostatnie dwa przegrało swoje game serwisowe. Udało się zasejwować, to jest ważne. No świetny return Czeszki, ten serwis taki ledwo na forehand, Czeszka wykorzystała go bezbłędnie. No, szkoda, ten gem nie układa się najlepiej dla Polki. 0,30. Brawa dla kibica. Czyli zwrócił tam piłkę z trybun. Skutecznie wrzucił piłkę. Tak jest. No i proszę, jak to Czeszkę rozwaliło. A, już reklamuje do sędziego Czeszka, że pokazuje ręką na publiczny, że zezwolił na coś takiego, tak? No, głęboką piłkę trafiła pod samą linię Czeszka. Dwa break pointy. Hmm.
No, dobry gem czeszki. Mam za dobrze Krejcikowa teraz rozegrała tego gema. Jest ona... ogema od wygrania całego meczu, ale rzeczywiście dobrze to rozegrała Czeszka. I będzie miała teraz swój serwis. To, że to nie jest atut, teraz będzie naszą wielką nadzieją. Oglądaliśmy to teraz także w wydaniu Polki. Dziewczyny, szczególnie Polka, ledwo co ten serwis wrzucają w pole, byle tylko nie popełnić błędu. Ale przy takich warunkach to lepiej lekko trafić, niż mocno chybić. W opałach Katarzyna Kawa. To na pewno można powiedzieć, bo przegrywa w tym drugim secie 4-5 i teraz jej rywalka ma tylko gema, który dzieli ją od wygrania całego pojedynku i od awansu do finału. Była już w opałach w tym turnieju Katarzyna Kawa. Udawało się jej wyjść z tej opresji. To jest jedna właśnie z takich trudnych sytuacji. Zobaczymy, czy zrobi to po raz kolejny. Kazuje długo jak Nowak Dżokowicz. Krejcikowa, on słynie z tego, że tyle razy kozłuje piłkę. Trzy punkty od zwycięstwa, tylko jest pierwsza rozstawiona. No, bardzo dobra akcja, jedna z nielicznych takich akcji w tym meczu, kiedy poszła do siatki jedna zawodniczek. Zaciśnięta pięść Czeszki, ona wie, że jest coraz bliżej tego sukcesu. No i trzy piłki meczowe. Prosty błąd Polki. No i trzy piłki meczowe. Pierwsza piłka obroniona. Troszkę zbyt pasywnie Czeszka grała moim zdaniem przy 40-0. No ale to tylko dobrze dla Polki. No i druga. No i druga obroniona. Liczy cały czas Czeszka na błąd.
lekko przybija tym slajsem, też lekko tą piłeczkę tylko przerzuciła, liczy na błąd, a tu Polka nie popełnia błąd. Ona się trafia. Może przeliczyć się Czeszka ze swoim podejściem w tym momencie. Będzie miała jeszcze teraz piłkę meczową. Lekki serwis na backend. Teraz troszkę przyspieszyła forehandem. Słaby atak. Koniec, drodzy Państwo. A więc jednak piąty rok z rzędu nie zobaczymy Polki w finale Bella Cup. Barbora Krejcikowa, drugą finalistką Bella Cup 2018. Mamy już komplet finalistek. Wiemy, że Barbora Krejcikowa w wielkim finale zmierzy się z reprezentantką Słowacji, Rebeką Sramkową. No i to będzie ten wielki finał, który jutro tutaj punkt, godzina 10 rozpocznie się na kortach przy Skarpie, ale drodzy Państwo, to nie jest koniec emocji na dziś, bo przecież czeka nas jeszcze finał rywalizacji deblowej i tam oglądana przed momentem Katarzyna Kawa. Wspólnie z Mają Chwalińską zagrają o zwycięstwo w tegorocznej edycji. No ale jeszcze czekając też na rozmowę ze być może zwycięzczynią tego meczu, może z przegraną, zaraz to się okaże. Takie podsumowanie, no bo pewnie liczyliśmy na więcej. Wydaje się, że Katarzyna Kawa pokazywała momentami, czasem też długimi, że stać ją chociażby na to, żeby tę rywalizację przedłużyć. Drugi set dużo lepszy od pierwszego w wykonaniu Polki, dużo równiejszy, ale też widać było tutaj troszeczkę równiejszą grę Czeszki. To ona popełniała mniej wymuszonych błędów, ona troszkę bardziej urozmaicała grę. Wygrało zasłużenie. Aczkolwiek ten drugi set pokazuje, że Polka była bardzo blisko. Szkoda, że w pierwszym secie tego nie pokazała. Mogłoby być inaczej. Także półfinał Polki, również dobry, dobry występ. Szkoda, że nie ma jej w finale. Mamy godzinę 13.50, więc nie wiem, o której ten finał dobra powinien się rozpocząć. Zgodnie z planem godzina 15, więc chyba ta godzina przerwy po tych dwóch setach może Katarzynie Kawie wystarczyć i wtedy się rozpocznie ten pojedynek, a Katarzyna Kawa, wspomniana przeze mnie, zaraz nam opowie o swoich wrażeniach po tym przegranym półfinałowym pojedynku, także drodzy Państwo, nie przedłużając, posłuchajmy, co ma do powiedzenia Katarzyna Kawa. A z nami już Katarzyna Kawa, której w tym roku udało się dotrzeć do półfinału tenisowego turnieju kobiet Bella Cup. Kasia, jak podsumujesz ten mecz, rywalka zwłaszcza w pierwszym secie pokazała, że jednak nie bez powodu jest turniejową jedynką. Tak, grała bardzo dobrze serwowała. Miała też dużo szczęścia, bo trafiła masę linii w tym pierwszym secie i kiedy nawet w wymianach, w których miałam przewagę, często ją traciłem. Ten drugi set jednak pokazał, że możesz nawiązać walkę, że możesz jak równa z równą rywalizować z faworyzowaną Czeszką. Tak, zrobiłam troszeczkę za dużo błędów w tym drugim secie. Czułam, że mogę ją dogonić na pewno. Myślę, że brakło mi trochę sił, bo bardzo dużo godzin spędziłam na korcie w ostatnich dniach i szczególnie, że wczoraj strasznie późno skończyłam, zabrakło mi troszeczkę energii. Dokładnie to chciałem zapytać. Jak z twoimi siłami? Bo ty miałaś maraton tutaj w Toruniu, praktycznie dwa mecze każdego dnia. No to musiało się w końcu odbić na twojej postawie. Miałam nadzieję, że się nie odbije i walczyłam do samego końca, nie dałam rady. Jeszcze chciałem zapytać o ten wiatr, bo już oczywiście też pierwszy mecz, tutaj sporo szyków pokrzyżował tenisistkom. Wy również musiałyście walczyć nie tylko z sobą, ale z tymi warunkami atmosferycznymi. Tak, to jest bardzo trudne są warunki, szczególnie, że wiatr nie wieje cały czas, to są takie nagłe podmuchy, kompletnie nieprzewidziane. No trzeba reagować, niestety, no dużo szczęścia tutaj jest. Kasia, nie wszystko jeszcze stracone. Zobaczymy Cię jeszcze na korcie. Jest szansa na sukces, na triumf. Jak Ty patrzysz na ten finał gry deblowej? Mam nadzieję wygrać. Rywalki, trudne rywalki, czy są one do pokonania, jak Wy dogadujecie się z Mają Chwalińską? No pokazuje ta dotychczasowa rywalizacja, że jest okej. Okay. Mhm. Tak, jest to nasz pierwszy turniej, który gramy razem, ale dosyć dobrze uzupełniamy się na korcie. Maja jest techniczną zawodniczką, ja troszeczkę więcej siłowo gram. Także myślę, że jesteśmy w stanie wygrać ten mecz. Powodzenia w finale. Dziękuję bardzo. Tyle Katarzyna Kawa, a my wracamy do naszych komentatorów. To tyle na teraz, drodzy Państwo. Widzimy się ponownie na kortach przy Skarpie 4 w Toruniu o godzinie 15 w okolicach tej godziny, kiedy rozpocznie się finał gry deblowej. Mamy nadzieję dziś na
polski triumf, no i oczywiście na wielkie emocje. A na razie bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Dziękuję. Nie tylko twórczość amatorów, ale przede wszystkim jest to twórczość osób niepełnosprawnych, podopiecznych pracujących w pracowni rozwijania twórczości osób niepełnosprawnych, która w Toruniu już od wielu lat działa i której inicjatorem jest profesor Andrzej Wojciechowski. Ta pracownia jest czymś...